Witam się z wami we wtorek, kochani widzowie. Cieszę się, że spodobał wam się pomysł kalendarza adwentowego na tyle, że tylko jedna osoba zauważyła, że wczoraj był już 5 grudnia i trochę późno na taki kalendarz, ale kto z nas by się jakimiś tam datami przejmował? Nie wiem też, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale dzisiaj nadszedł ten dzień, bo słowo się rzekło, obietnica była i teraz czas się z tej obietnicy wywiązać i przedstawić wam historię miłości misji Mistera Wszechczasów. Od razu zaznaczam, że jest to film fanfiction i całość wydarzeń ma miejsce w innym wymiarze i wcale nie dotyczy realnych osób, tak jakby ktoś miał się poczuć urażony. Dawno, dawno temu, bo tak zaczynają się wszystkie świetne historie, w niedalekiej przyszłości. Wydaje się, że to oksymoron, ale to tylko pozory, bowiem jak na niesamowitą historię przystało w tej niedalekiej przyszłości, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebowali. Otóż produkcja postanowiła do jubileuszowej edycji Rolnika zaprosić swoje gwiazdy ze wszystkich edycji, którym jak dotąd nie udało się znaleźć miłości, ani w programie, ani poza nim. I tak oto powstała edycja wszechczasów, The Best of Rolnik szuka żony. I tutaj wiadomo, konkurencja była ogromna, bo tych rolników, którym nadal nie udało się znaleźć miłości, było zdecydowanie więcej niż sztuk 5. Dlatego wybór musiał paść na tych, którzy nie byli wisienką na torcie, tylko całym tortem. I tak oto do rolnika powrócił sam Marek, który właściwie nie musiał nagrywać wizytówki, bo jego CV było znane powszechnie w całej Polsce, a wiele się od tego czasu nie zmieniło. Bruk to nadal bruk, a beton jak się okazuje zupełnie tak samo. I rzęsa na stawie i biegi po lesie. Jedynie Seat wywietrzał już całkiem i pozdechł i w nim przed 5 latami myszy nie było już śladu. Pewnie zastanawia was, kim byli pozostali 4 rolnicy, którym udało znaleźć się w tym zaszczytnym gronie jubileuszowej edycji, ale to jest zdecydowanie historia na inny dzień, którą jeśli kiedyś zechcecie, będę mogła wam opowiedzieć. Tymczasem jednak po emisji nowej wersji wizytówki Marka w odcinku wielkanocnym nastąpiła rzecz niezwykła, bowiem poczty w całej Polsce przeżyły istne oblężenie panien na wydaniu czekających w długich kolejkach na wysłanie listu. Nie było już wątpliwości, kto pobije rekord wszechczasów i zostawi Lady K daleko w tyle z jej 500 listów. Dlatego na nagranie odcinka z listami Manowska musiała tym razem jechać większym autem, które pomieściło te wszystkie listy do Marka. Panny z całej Polski, chcąc się wyróżnić, wysyłały mu nie tylko listy i zdjęcia, ale też liczne prezenty. W kopertach znalazły się m.in. wyrażające więcej niż 1000 słów merci czy zupełnie nowy model neonowych halówek. Niestety nie przemyślały, że nad wyraz skromny rolnik pozostanie nieprzekupny i listy z prezentami odrzuci od razu. On szukał tego idealnego, z pełnym zasług CV. Wśród listów znalazły się też prawdziwe perełki, jak niezwykle bogate CV samej rzeźliki, która wśród swoich licznych zasług wpisała ratowanie bezpańskich kotków, czym totalnie urzekła Marka i to był ten pierwszy list na tak. Był tam też list od pani Ewy Kanapki, która wiedząc, że musi pozostać skromna, nie wspomniała w nim o sukience za 500, którą planowała założyć na ich pierwsze spotkanie. Marek musiał jednak dokonać wyboru i wybrać 10 kandydatek, z których żadna pozornie nie nadawałaby się na żonę, ale taki właśnie był ten Marek, a wyzwania były wysoko w jego CV. Produkcja na jubileusz powróciła do staropolskiego obyczaju zorganizowania spotkania wszystkich kandydatek w jednym miejscu i powitaniu ich przez jubileuszowych rolników na schodach, machając niczym królowie do tłumów swoich poddanych. Jako, że była to niemalże edycja specjalna, trzeba było użyć również specjalnych środków i tutaj sama pomoc prowadzącej Marty Manowskiej mogła nie wystarczyć. Dlatego zaproszone zostały udane pary z różnych edycji programu, żeby mogły wspomóc rolników dobrą radą. W końcu kto mógł zaszczepić w nich model idealnej rolnikowej pary, jak nie właśnie idealne pary z rolnika? I tak oto na nagraniu pojawili się bardowscy,
Borysewicze i kilka innych par. W dniu nagrań, wczesnym rankiem Marek, jak co dzień biegając i ćwicząc na leśne maratony, zauważył pogrążoną we łzach niewiastę nad stawem, zasalającą zwierzętom wodolubnym wodę, która przecież powinna im sprzyjać. Jako dżentelmen postanowił zainterweniować. I tak oto poznał Kasię, której idealna para ze świętokrzyskim TikTokerem przeżywała nieidealny kryzys spadku zasięgów, co skutkowało spadkiem zainteresowania ze strony świętokrzyskiego Tomka. Okazało się, że rozmowa wyjątkowo im się kleiła, nie czuć było między nimi niezręcznej różnicy wieku, która dotychczas przeszkadzała Markowi w innych kandydatkach. Kasia wyznała, że jest fanką thrillerów, a przecież życie Marka to był jeden długi thriller bez zakończenia na horyzoncie. Co jeśli owa niewiasta o aparycji królewny Śnieżki mogła pomóc mu ten zakończenie napisać? Marek co prawda nie znał jej CV, ale wszystko było do nadrobienia. Pozostawał tylko jeden problem, łowcy, który ścigał tą Śnieżkę i mógł stanąć na drodze ich szczęśliwego zakończenia. Marek postanowił nie zawierzać ślepemu szczęściu i wyzwać świętokrzyskiego na pojedynek o rękę Kasi. Odnalazł go więc wśród pięknych kandydatek innych uczestników nagrywającego TikToki i z miejsca wyzwał na pojedynek w ping-ponga, który oczywiście Marek wygrał, zdobywając tym samym serce Kasi. Wśród licznych gapiów, którzy przyszli na ten pojedynek, znalazł się też Grzesiu Bardowski, który bezskutecznie poszukiwał swojej żony Ani, która miała wyjść rano z pokoju i zniknąć. Ani niestety nigdzie nie było, pani kanapka Ewa zaproponowała mu jednak pomoc w poszukiwaniach, która to bardzo ich do siebie zbliżyła, zwłaszcza gdy okazało się, że oboje wprost przepadają za kanapkami z kiełbasą. W tym przypływie tego czegoś, które Grzesiu poczuł do pani kanapki, zupełnie nie zauważył, że w kąciku usta wyzostał jeszcze kawałek niepłukniętych włosów jego zaginionej żony. Tymczasem Marek, który wygrał pojedynek w ping-ponga, zdobywając tym samym serce Kasi, miał większe problemy, ponieważ to był dopiero pierwszy dzień randek, a jego czekało jeszcze 10 randek z kandydatkami z listów, z których miał wybrać te trzy, które zaprosi do siebie nad staw z rzęsą, żeby z nich wybrać tę jedną, a wśród nich wcale nie było Kasi. Strapiona Manowska zaproponowała, żeby może Kasia napisała do Marka na szybko list, który nagle się odnajdzie i przyniosą mu go ranne wróble. Niestety Marek był zbyt honorowy i uważał, że musi nagrać całą edycję, której się przecież podjął i nie może zrobić tego tym wszystkim kandydatkom. Poprosił więc Kasię o to, żeby na niego czekała, a on postara się szybko uporać z tym całym galimatiasem. I teraz jak myślicie, drodzy widzowie, czy Kasia na niego czekała? Czy może Świętokrzyski zrozumiał swoją stratę i korzystając z bliskiej odległości ich domostw wykorzystał ten czas na swoją korzyść? Dajcie znać w komentarzach. A to było drugie okienko z naszego kalendarza adwentowego. Znak pokoju i bye bye.